Wojtku, napisałeś ostatnio dwie książki na temat służb, ale nie tylko. Generalnie są to książki o Polsce dnia dzisiejszego. Od kiedy zająłeś się sprawą Bronisława Komorowskiego i WSW? I wtedy, kiedy się tym zająłeś, jaka była reakcja służb? W 2006 roku pracowałem w Telewizji Polskiej. Byłem głównym autorem programu śledczego 30 minut, współpracownikiem programu Misja Specjalna. I dla pierwszego z tych programów postanowiłem nakręcić materiał dotyczący wojskowych służb informacyjnych, bo miałem bardzo dużo materiału pokazujących, że jest to organizacja przestępcza, a nie żadna służba kontrwywiadowcza. Ponieważ Bronisław Komorowski bronił tamtych służb w tamtym czasie bardzo mocno, później się okazało, że będzie ich bronił przez następne wiele, wiele lat. Zapytałem go, czy zgodziłby się jako marszałek Sejmu, jako ten, który tych służb broni, opowiedzieć o tychże służbach, ale tak naprawdę moją intencją było, aby zapytać go, co go łączy z pewną tajemniczą fundacją, bo wpadłem na pewien trop, bardzo, bym powiedział, szokujący trop, pokazujący bardzo dziwne związki drugiej osoby w państwie z przestępczą organizacją, tak to należy nazywać po imieniu. Bronisław Komorowski się zgodził, zaprosił mnie i ekipę telewizyjną do Sejmu i w tymże Sejmie przyjął nas bardzo tak otwarcie, poczęstował kawą, z uśmiechem opowiedział na pierwsze pytanie o ocenę działalności służb, wojskowych służb informacyjnych. Opowiedział o tym, jakie to wspaniałe służby, ile dobrego zrobiły dla Polski, jaką krzywdę uczynili tym służbom ci i Polsce, którzy te służby postawili w stan likwidacji i że trzeba to koniecznie naprawić. Ja zadałem następne pytanie Bronisławowi Komorowskiemu. Panie marszałku, czy zna pan Fundację Pracywini? I w tym momencie nastąpiła scena, której nie zapomnę do końca życia. Bardzo sympatyczny, uśmiechnięty gospodarz, nagle niczym w kreskówkach, niczym Mr. Jekyll, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, zmienił się nie do poznania, zczerwieniał i mówi, nie na taką rozmowę się umawialiśmy. Odpowiedziałem, na taką rozmowę, panie marszałku, ponieważ mieliśmy rozmawiać o wojskowych służbach informacyjnych, a Fundacje Procywili założyły Wojskowe Służby Informacyjne. Następne pytanie pana marszałka było, czy pan wie, co pan robi? Ja potraktowałem, że jest to już zawoalowana, a może wcale nie zawoalowana groźba. Odpowiedziałem, wiem, panie marszałku, opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Spojrzał na zegarek, mniej więcej w ten sposób, i mówi, ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Cały czas kamera to kręciła. Wyszedł zupełnie z siebie, nie panował nad sobą, ja się nie ruszałem i zadałem następne pytanie. Już nie pamiętam szczegółów tego pytania, ono dotyczyło jakiegoś konkretu dotyczącego WSI. Marszałek spojrzał na zegarek po raz drugi, mówi pół minuty, minęło kolejne pół minuty, wstał i wyszedł. Opisałem to w swojej książce, na okładce książki pod tytułem Z mocy nadziei, to spotkanie, które zostało od początku do końca zarejestrowane okiem kamery. Kamera kręciła do końca, puste miejsce po panu marszałku. Po chwili pojawiła się Straż Marszałkowska i nas grzecznie wyproszono z kancelarii pana marszałka i z budynku Sejmu. To było moje takie spotkanie, miałem kilka, ale to było takie główne z Bronisławem Komorowskim dotyczącego WSI. Zapamiętałem je właśnie ze względu na tą tak niesamowitą zmianę, jakiej chyba nie widziałem u nikogo nigdzie. To w ułamku, w oka mgnieniu, sympatyczny, uśmiechnięty człowiek zmienił się w człowieka, który pała taka mieszanina, chyba nawet nienawiści, przerażenia, niepanowania nad sobą, ciężko to nawet opisać. To się nie wzięło znikąd. Ja już wtedy wiedziałem, że Bronisław Komorowski jest ściśle powiązany z wojskowymi służbami informacyjnymi i dla Fundacji Procywili prowadził działania osłonowe. A ta fundacja to była potężna grupa przestępcza, która doprowadziła do śmierci 17 osób, która zdefraudowała kilkanaście miliardów złotych. Te pieniądze transferowano później na Cypr, a stamtąd do państw byłego Związku Radzieckiego. Bronisław Komorowski jako minister obrony narodowej wiedział o działalności tej fundacji. Jemu wtedy podlegała Wojskowa Akademia Techniczna, a ta fundacja między innymi okradała nie tylko z pieniędzy, ale także z tajemnic wojskowych Wojskową Akademię Techniczną. Z ramienia tej fundacji pojawił się na VAT.
Siergiej Kopylow. Tak naprawdę nie wiadomo, jak się ten człowiek nazywał. Miał kilka paszportów na kilka nazwisk i nagle taka dziwna postać pojawia się na VAT. Jest wyposażona we wszystkie pełnomocnictwa z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wtedy ministrem był Bronisław Komorowski. I taka postać wchodzi w zakres prac badawczych, naukowych na Wojskowej Akademii Technicznej. Co więcej, podejmuje kluczowe decyzje dotyczące finansów i innych działań Wojskowej Akademii Technicznej. Wszyscy na VAT byli przerażeni. Przerażony był także Krzysztof Borowiak, który odpowiadał za wojskowe szkoły z ramienia służby cywilnej. Przyjechał do Bronisława Komorowskiego, mówiąc mu: panie ministrze, ktoś kiedyś odpowie za to, ktoś kiedyś pójdzie za to do więzienia. Nie chcę, żebym to był ja, dlatego pana przestrzegam. Trzeba natychmiast to zahamować, trzeba z tym coś zrobić. Ja to panu mówię i żądam reakcji. Bronisław Komorowski zareagował oczywiście. Tydzień później Krzysztof Borowiak nie był już szefem Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON. Taka była reakcja. Takich osób jak Krzysztof Borowiak były jeszcze, ja znam jeszcze dwie, skończyły podobnie. Można powiedzieć, że skończyły dość dobrze, bo żyją do dziś. Wiele innych osób, które interesowały się działalnością procywili, nie miało tyle szczęścia i kończyły dość dziwnie. Jak na przykład pan Krzysztof Sutor, dyrektor 4 oddziału banku PKO BP w Warszawie, w którym to oddziale banku procywili zdefraudowało kilkaset milionów złotych na tak zwane słupy. Przychodzili ludzie, którzy nie mieli żadnego zabezpieczenia, ani hipoteki, ani żyrantów. I nagle taki człowiek dostawał 5 milionów kredytu. Wiadomo, że nigdy tego kredytu nie spłaci. Te pieniądze znikały, z człowieka nie można było ściągnąć. Takich ludzi było kilkuset. Krzysztof Sutor się przeraził i postanowił zatrzymać ten proceder takiego udzielania kredytów na gigantyczną skalę z banku, który mu podlegał. Wszczął działania kontrolne. Kto w ogóle daje te kredyty? Jak to możliwe, że takie pieniądze wydawane są gdzieś tam jakimiś bocznymi kanałami? No i bardzo krótko po tym Krzysztof Sutor został znaleziony w swoim mieszkaniu. Był martwy, strzelał do siebie podobno 3 razy, w tym raz z kilku metrów. Uznano, że to była próba samobójcza. Tam takich tragicznych sytuacji było znacznie, znacznie więcej. Bronisław Komorowski wiedział o działalności procywili i nic nie robił, żeby tę działalność zatrzymać. Przeciwnie, prowadził wiele działań, które były na rękę tej fundacji. Jest opowieść na długą zimową noc. Czy mógłbyś wyjaśnić taki termin, który się przewija, ciężarówki ze żwirem? Tak, to jest termin, który ja słyszałem wielokrotnie od oficerów wojskowych służb informacyjnych. Moja praca polegała na tym, że ja nie byłem dziennikarzem śledczym, który pracował zza biurka, jak dzisiaj jeszcze te niedobitki w ogóle istniejących dziennikarzy śledczych pracują. Gdy ja zaczynałem, przepraszam za tę dygresję, ale zaraz to wyjaśnię, myślę, że to ma znaczenie. Gdy ja zaczynałem zawód, nie było w ogóle dziennikarzy śledczych, to była połowa lat 90. Wtedy się tak naprawdę w Polsce zrodził ten termin. Byłem w pierwszym zespole dziennikarzy śledczych w Polsce, było nas 4 w nieistniejącym już dzienniku Życie, którym kierował człowiek, którego w ten czas szanowaliśmy, a dzisiaj się mogę tylko dziwić, jak mogłem takiego człowieka kiedykolwiek szanować. Człowiek nazywa się Tomasz Wołek. W tamtym czasie jednakowoż wydawał się być ucieleśnieniem niezależności dziennikarskiej. Ja wypracowałem taki sposób, że wchodziłem w środowiska. Oczywiście zdobywałem też dokumenty, bo dokumenty były potwierdzeniem pewnej wiedzy, potwierdzeniem choćby ważnym ze względów procesowych, ale tak naprawdę starałem się pracować na pierwszej linii, poznawać ludzi, zdobywać od nich informacje w bezpośrednich rozmowach, w kontaktach, prowadzić rzetelne dziennikarskie śledztwo z prawdziwego zdarzenia, nie tak jak czasami się to odbywa dziś. W poniedziałek ktoś dostaje materiały, w środę jest tekst. Moje śledztwa trwały miesiące, a bywało, że lata. I podczas właśnie takich rozmów z wojskowymi służbami, z oficerami wojskowych służb informacyjnych, którzy oczywiście nigdy nie mówili o swojej przestępczej działalności, mówili o innej grupie WSI. Panie Wojtku, tamci to robią to i to, tak? Podgryzali po prostu konkurencję. Moją rolą było wykorzystywać ich wiedzę, jeżeli była to wiedza prawdziwa, ja to zawsze weryfikowałem, a później tej konkurencji wiedzę wykorzystywać przeciwko tej czy innej grupie. To była taka bardzo skomplikowana praca, też opowieść na długą zimową noc. I właśnie w tych rozmowach z oficerami wojskowych służb informacyjnych pierwszy raz chyba
w 2005 roku usłyszałem to określenie. Uważaj na ciężarówki ze żwirem. Użył go mój były informator, jak się okazało, prowokator później, pułkownik Aleksander L. Muszę tak o nim mówić, bo zastrzegł sobie to prawo w sądzie, więc nie wolno mi tego łamać. Ale opinia publiczna i tak może sprawdzić, kim jest pułkownik Aleksander L. Jego nazwisko figuruje w internecie w pełnym brzmieniu. I tenże pułkownik Aleksander L. po raz pierwszy użył w stosunku do mnie tego określenia. Na ten temat nie będziemy rozmawiać, bo jeżdżą ciężarówki ze żwirem. A później to określenie słyszałem jeszcze wiele razy. Uważaj na ciężarówki ze żwirem. To określenie ma swoje bardzo mroczne odpowiedzi w rzeczywistości. Pułkownik Trafalski, major Piątek, oficerowie, którzy mieli wiedzę o kombinacji operacyjnej generała Czesława Kiszczaka, pokazującej, jak bardzo okłamano opinię publiczną, bo tak naprawdę to generał Kiszczak wydał wyrok śmierci na księdzu Jerzym. I pułkownik Trafalski, major Piątek mieli tę wiedzę, bo oni byli w grupie, która zajmowała się zacieraniem śladów i budowaniem tej całej siatki kłamstwa, ale w pewnym momencie ich wiedza stała się niebezpieczna dla generała Kiszczaka. Trzy tygodnie po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki drogę zajechała ciężarówka ze żwirem. Pułkownik Trafalski, major Piątek i ich kierowca zginęli na miejscu. Kierowca ciężarówki ze żwirem nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. O, nie bałeś się, że cię zabił? Powiem tak. Bałem się i w jakiejś mierze wciąż się boję, bo wiem, w jakim kraju żyjemy. Ja nie jestem jednym z tych niedoinformowanych, którzy nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, chowają głowę w piasek, którzy myślą, że Polska jest demokratycznym krajem, prawo jest prawem i że generalnie żyjemy w państwie cywilizowanym. Nie mam takich złudzeń i oczywiście w związku z tym, że ich nie mam, to mam obawy. Mam rodzinę, żonę, czwórkę dzieci, chciałbym zobaczyć, jak dorastają, więc mam obawy i myślę o tym każdego dnia. Ale mam też ze sobą bardzo trudne doświadczenie. W roku 2008 ci ludzie doprowadzili mnie do załamania, do tego, żebym uwierzył, że znajduję się w tunelu, na końcu którego nie ma światła. Mówiąc krótko, doprowadzili mnie do sytuacji, w której uwierzyłem, że lepsze dla mojej rodziny będzie, jeśli zginę, bo inaczej cierpieć będę nie tylko ja, ale cierpieć będą wszyscy członkowie mojej rodziny, moja żona i moje dzieci. Diabeł w takiej sytuacji, w sytuacji rozpaczy, trzyma człowieka bardzo mocno, nie daje mu szans. Mi nie dał, ja się załamałem, targnąłem się na życie. Myślałem, że umrzeć dzisiaj to tyle samo, co umrzeć jutro, a tak naprawdę lepiej będzie rodzinie, jak mnie nie będzie. To taka szata mi podsuwa takie scenariusze. Trzy miesiące przeżyłem, spędziłem w szpitalu, wyszedłem z tamtego miejsca, myślę, że znacznie mocniejszy. Dlatego, że miałem umrzeć, nie umarłem, pomyślałem, cóż gorszego może mnie spotkać. Odkryłem też pewną ciekawą rzecz, że jak człowiek dotknie dna, to może się tylko wspinać. I odkryłem także, że gdzieś tam na dole jest granica strachu, po której się zaczyna spokój. We mnie rzeczywiście coś pękło. Ja nie to, że przestałem się bać, bo boję się o siebie, boję się o rodzinę, ale nauczyłem się nad tym panować. To znaczy, boję się tak, jak każdy człowiek bałby się w takiej sytuacji, ale umiem sobie z tym strachem poradzić. I od 2008 roku śmiało już robię to, co robię to, w co wierzę, tak absolutnie z pełnym przekonaniem, z olbrzymią determinacją i z głęboką wiarą, że nigdy przenigdy więcej nie dam się już złamać. Nigdy się już nie dam doprowadzić do sytuacji, w której ktoś doprowadzi mnie do załamania, do tego, żebym się przeraził. Tak, boję się, ale umiem, nauczyłem się opanowywać ten lęk i staram się robić to, co jest do zrobienia. Czy prezydent jest przestępcą? W moim głębokim przekonaniu tak. Złożyłem nawet w tej sprawie wniosek do prokuratury, gdzie bardzo mocno to uzasadniłem. Prokuratura dotąd nie zajęła się tą sprawą, uznając, że dopóki toczy się mój proces, w którym prezydent występuje jako świadek, to najpierw ten proces ma
pierwszeństwo, a dopiero później zostanie rozpatrzony mój wniosek. Wniosek złożyłem już w roku 2008, więc można policzyć, przez 6 lat nie ma decyzji prokuratury ani odmownej, ani pozytywnej. Ja bardzo mocno to uzasadniłem. Podobny wniosek złożył także Antoni Macierewicz w tamtym czasie. Jego wniosek jednakże został natychmiast odrzucony. Mój wniosek czeka na rozpatrzenie. Ja w swoim wniosku bardzo mocno to uzasadniam. Tych uzasadnień jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale choćby jedno. Bronisław Komorowski w mojej sprawie spotykał się, bo tak naprawdę od niego się zaczęła historia, która złamała mi ładnych parę lat życia. Spotykał się z dwoma oficerami Wojskowej Służb Tajnych i rozmawiał z nimi o tym, jak wspólnie, razem z nimi, popełnić przestępstwo polegające na ukradzeniu tajnego aneksu do raportu WSI, najbardziej strzeżonego dokumentu w Polsce. Co więcej, już sam ten fakt, to jest współudział w przestępstwie. Takie rozmowy na taki temat, to jest już przestępstwo. Co więcej, Bronisław Komorowski, jak zeznał Graś, który się tej sprawy bardzo bał, i trochę, mówiąc językiem potocznym, wsypał Bronisława Komorowskiego, a ten później, nie mając wyjścia, musiał się do tego przyznać i nawet to podpisał. Spotykając się z tymi dwoma oficerami służb tajnych, pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem, który zginął w dziwnych okolicznościach, i pułkownikiem Aleksandrem L., spotykając się z tymi dwoma oficerami, miał świadomość, że jeden z nich może być rosyjskim szpiegiem. Podkreślam to. Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, rozmawia z dwoma oficerami służb tajnych, jak wspólnie i w porozumieniu popełnić przestępstwo, i ma przy tym świadomość, że jeden z nich może być rosyjskim szpiegiem. To jest już mega przestępstwo. Bronisław Komorowski powinien natychmiast, w momencie, gdy się do tego przyznał, a musiał się przyznać, bo były na to niezbite dowody, więc nie miał wyjścia, natychmiast powinien zniknąć ze sceny politycznej i natychmiast powinna rozpocząć się sprawa karna. W normalnym kraju. Ja tylko przypomnę, że premier Józef Oleksy spotykał się ze szpiegiem niejakim Ałganowem i tłumaczył się, że nie wiedział, że ten człowiek jest szpiegiem. Udowodniono mu tylko, że się spotykał z panem Ałganowem. Ale on mówił, a skąd ja mogłem wiedzieć, że to szpieg? Bronisław Komorowski nie mógł zaprzeczyć, że miał świadomość, że spotyka się z szpiegiem. Był prezydentem. Wtedy był premier. Przepraszam, marszałkiem Sejmu. Marszałkiem Sejmu, ale wkopał go Graś, który mówi, że od Bronisława Komorowskiego wiedział o tym, że jeden z tych dwóch oficerów jest rosyjskim szpiegiem, że Komorowski mu o tym powiedział. Zeznał to Graś w prokuraturze pod odpowiedzialnością karną. W efekcie Komorowski nie miał wyjścia, potwierdził. Tak, miałem taką wiedzę, że jeden z tych oficerów może być rosyjskim szpiegiem, no ale nie miałem 100% pewności. Więc spotykał się z tymi dwoma ludźmi, o których wiedział, że jeden z nich jest rosyjskim szpiegiem. Mimo to nie poniósł z tego tytułu żadnej konsekwencji, a nawet politycznych. Co więcej, półtora roku później został prezydentem Polski. To pokazuje, jak wielkie zaplecze, jak mocne zaplecze jest za Bronisławem Komorowskim. Jest tylko jedno środowisko, które mogło go wybronić z tej sytuacji. To są służby tajne. Na czym polega przekręt, finansowy przekręt przy budowaniu autostrad, w którym brały udział Wojskowe Służby Informacyjne? Tak, to jest jeden z bardzo wielu przekrętów. Ten przy budowie autostrad jest może taki bardzo łatwo zauważalny, bo wszyscy, wielu ludzi korzysta z autostrad, więc łatwo to zauważyć. Przekręt polega na tym, na czym polegają setki przekrętów dotyczących przetargów w Polsce. Istnieją przetargi opiewające na miliardy złotych. Żeby wygrać taki przetarg, najbardziej fachowa firma nie ma żadnych szans, jeżeli nie jest w taki bądź inny sposób podwiązana z firmą należącą do wysoko postawionych rangą oficerów wojskowych służb informacyjnych. Służb, które formalnie dziś nie istnieją, ale nigdy nie miały się lepiej niż dziś. To jest pewien paradoks. Polega to na tym, że kontrakt opiewa na kwotę
wielokrotnie wyższą niż koszt takiej autostrady, czy koszt budowy mostu, czy koszt budowy stadionu, czy koszt budowy rurociągu, można to mnożyć. Kwota jest wielokrotnie wyższa. Z tej kwoty lwia część trafia do firmy, która wygrywa przetarg, firmy najczęściej należącej do WSI lub do kogoś, kto jest związany z WSI, kto musi następnie dzielić się, i to nie jest podział milionami, tylko częstokroć miliardami. Jakaś drobna część, kilkadziesiąt procent, 25, 30, jak jest 40, to jest całkiem nieźle, procent, trafia do podwykonawcy. Podwykonawca musi tak kalkulować, żeby jeszcze na tym zarobić. Często daje to jeszcze jakiemuś tam podwykonawcy i ten dopiero wykonuje pracę, którą powinna zrobić pierwsza firma, która tak naprawdę ograniczyła się do zainkasowania większości pieniędzy z takiego kontraktu. Więc podwykonawca podwykonawcy, który buduje taką autostradę, za jedną entą pieniędzy, które na budowę zostały przeznaczone, no musi tak robić, żeby jeszcze na tym zarobić, a nie do tego dopłacić. Więc stara się to robić jak najtańszymi środkami, często jakimiś półfabrykatami. Efekt jest taki, że w Polsce mieliśmy autostrady, które gdy kończono jeden odcinek, zamykano odcinek powiedzmy na setnym kilometrze, to pierwszych 10 kilometrów trzeba było już remontować. Dlatego, że w międzyczasie on się posypał. Tak. No i takich sytuacji w Polsce jest mnóstwo. Tak. Ilu jest żołnierzy, teraz już to są nielegalni żołnierze, to są przestępcy po prostu. Jak oceniasz liczebność tej armii przestępców, która kieruje Polską? Tych, którzy kierują na szczycie tej piramidy, to jest kilkaset osób. To nie jest jakaś... Kilkaset. Czy to nie jest grupa 20-30, typu gangi jakieś czy coś takiego? Nie, nie. Tam oczywiście są różne możliwości decyzyjne, ale jednocześnie jest bardzo ścisła symbioza, podległość, dokładnie tak, jakby ta armia wciąż istniała. Jeden z moich informatorów polegał mi, jak ścisła występuje tam zależność, podległość i dyscyplina. Opowiadał jak, no może to brzmieć nawet śmiesznie, ale to dla mnie nie było śmieszne, jak w ciągu komunikacyjnym wysoki rangą generał WSI jechał z żoną pewnego pułkownika. Pułkownik prowadził auto, na tylnym siedzeniu siedział generał i żona pułkownika. I w ciągu komunikacyjnym w korku pan generał wykazał duże zainteresowanie, tak to nazwijmy bardzo oględnie, żoną pana pułkownika, który prowadził auto z przodu. Czyli panią pułkownikową. Czyli panią pułkownikową. Pan pułkownik widział to wszystko w lusterku, ale nawet okiem nie mrugnął. Nawet okiem nie mrugnął. Oczywiście później wywołało to pewne reperkusje, ale bardzo drobne, bardzo szybko zgaszone, tak? Czyli pan pułkownik nawet nie zakłócił ciągu komunikacyjnego, tylko dalej prowadził auto, gdy na tylnym siedzeniu dochodziło do de facto zdrady małżeńskiej, tak? Czyli ta zależność jest, to jest terror? To jest zależność, którą ja bym nazwał zależnością absolutnie mafijną. Absolutnie mafijną. To jest oczywiście przykład, który ktoś może potraktować jako nawet quasi humorystyczny, choć ja go nie traktowałem w tych kategoriach. On mi raczej potwierdzał inne przypadki, które pokazywały, że tam podległość, więzi i dyscyplina są niezwykle mocne. Dlatego, że z jednej strony działają olbrzymie pieniądze, z drugiej strony olbrzymie straszaki. Tam sentymentów nie ma. Bo to są po prostu mordercy. To są po prostu mordercy. Czyli kilkuset morderców rządzi Polską, kilkuset morderców na najwyższych stanowiskach państwowych rządzi 35-milionowym krajem. Powiedziałbym tak, kilkuset morderców ma wpływ na tych, którzy są oficjalnie na najwyższych stanowiskach państwowych, często bardzo ważny, a nawet decydujący wpływ i często traktują te osoby jako marionetki. W pewnym sensie można powiedzieć, a może nawet nie w pewnym sensie, że rzeczywiście te osoby rządzą naszym krajem. Choć opinia publiczna nie ma o tym zielonego pojęcia. Skoro powiedziałeś, że prezydent jest przestępcą, czy to on kieruje tą organizacją? W moim głębokim przekonaniu nie. W moim głębokim przekonaniu jest dokładnie odwrotnie.
to organizacja kieruje prezydentem. Ma na niego przemożny wpływ. Jestem głęboko przekonany, nie jestem w tym odosobniony, że to właśnie wojskowe służby informacyjne wykreowały Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski. Przypomnijmy sobie, jak po tragedii smoleńskiej to właśnie Donald Tusk, a nie Bronisław Komorowski, był głównym faworytem. Donald Tusk wręcz przez kilka tygodni mówił, że on będzie kandydował, że on chce być prezydentem. I nagle jak za ucięciem, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Donald Tusk zmienił retorykę. Nie, jednak prezydent może mniej, ja tutaj jako premier to będę miał więcej jednak rzeczy do zrobienia. Miałem informacje od wysokich rangą moich informatorów po stronie zła, którzy mi powiedzieli, że po prostu został naciśnięty guzik Y i Donald Tusk zrozumiał, że ponad pewien poziom wyskoczyć nie może. No i się wycofał, a służby popchnęły do przodu człowieka, który z ich punktu widzenia był dużo wygodniejszy, czyli właśnie Bronisława Komorowskiego. Czy w tym bagnie zła, które zawisło nad Polską, które no, nawet nie zawisło, ono już jak gdyby opanowało Polskę, prawda? Czy jest jakaś nadzieja? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Ja tę nadzieję widzę i w tym, o czym mówi ksiądz Stanisław Małkowski, który często przypomina, że nie, jest takie powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia. Ale to jest powiedzenie laickie, ateistyczne, bo z Panem Bogiem nadzieja nie umiera nigdy. Czyli ja nie używam określenia nadzieja umiera ostatnia, tylko mówię z Bogiem nadzieja nie umiera nigdy. To jest zasadnicza różnica. Więc może się wydarzyć coś, o czym absolutnie nie wiemy i co może z dnia na dzień zmienić całkowicie układ sił i sytuację. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To jest jedno, więc ja należę do krucjaty różańcowej za ojczyznę, modlę się za ojczyznę, ale niezależnie od tego, że się modlę, robię to, co w mojej mocy, staram się uświadamiać Polaków, pisać książki, jeździć na spotkania, robić tyle, ile robić mogę. A gdy nawet czasami, tak po ludzku, mi tej nadziei brakuje, to przypominam sobie o ludziach, którzy mi tę nadzieję przywracają. Jedną z takich postaci jest zwykły, prosty człowiek, mieszkaniec Podlasia, w miejscowości Komarna koło Białej Podlaskiej, Marian Tadeusz Gryglas, mój przyjaciel. Opowiem może jego historię króciutko, bo wydaje mi się, że ona jest właśnie takim pokazem, że nadziei nie wolno tracić nigdy. Marian Tadeusz Gryglas w roku 1980 był reprezentantem, był w kadrze Polski w podnoszeniu ciężarów. Wyjechał z Podlasia do Gdańska, tam zaczął trenować podnoszenie ciężarów w klubie Stoczniowiec Gdańsk. Okazało się, że jest takim siłaczem, ma taką naturalną, wrodzoną siłę. Mówiono wtedy, że jeżeli poprawi technikę, to jak nic mamy złoty medal w jego kategorii i rekordy świata na wyciągnięcie ręki. On z kadry, ze zgrupowania przyjechał z Cetniewa, przyjechał do Białej Podlaskiej na ślub krewnego i wracał nocą ostatnim pociągiem, bo rano miał być z powrotem w Gdańsku. Gonił ostatni wagon, bo przyjechał lekko spóźniony. Niczym w filmie Kieślowskiego przypadek, tak jak on sam to opisywał, wyciągniętą ręką gonił ten ostatni wagon, złapał za rurę na końcu tego wagonu. Następne, co pamięta, to białe szpitalne ściany, urwało mu nogę od uda w dół. Jak opowiadał mi, jak wspominał, nie myślał, czy to zrobić, tylko jak to zrobić, to znaczy jak popełnić samobójstwo dla młodego chłopaka, który za chwilę miał być medalistą olimpijskim, można powiedzieć koniec świata. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, ale w tym szpitalu była pielęgniarka, która coś w nim dostrzegła, słowo do słowa, spotkanie do spotkania, rozmowa do rozmowy. Ona mu wybiła te myśli samobójcze. Po iluś tam kolejnych miesiącach została jego żoną, dziś mają czwórkę dzieci, ale w tamtym czasie, gdy ona tak walczyła o to, by przywrócić mu wiarę, nadzieję, ona go najpierw namówiła, żeby wrócił z Gdańska do domu, do Komarna, wrócił. Zamieszkali w małej, w małym gospodarstwie, w małej chatce, tam była stodoła.
Dowiedzieli się chłopcy z okolicznych wsi, że jest Tadeusz Gryglas, reprezentant Polski w podnoszeniu ciężarów. Oni przychodzili do niego: mistrzu, jak to chłopcy na wsi, nie ma tam zbyt wielu atrakcji, zbyt wielu zajęć na podlaskiej wsi. Czy możesz nam pokazać, jak się ćwiczy, jak się podnosi? No, na początku tak był niechętny, ale bardzo szybko zmienił zdanie i w pewnym momencie tych chłopców zaczęło przybywać kilkudziesięciu, w pewnym momencie było ich 150. On w tej siłowni, w tej stodole stworzył taką amatorską siłownię tam z różnych sprzętów i on ich uczył różnych technik właśnie ćwiczenia, ale on ich jeszcze bardziej niż uczył sportu, to ich formował, bo on im mówił: chcecie przychodzić, przychodźcie. Ale jak się umawiamy na 15, to na 15, a nie na 15.10. Bez przeklinania, bez palenia, bez picia. Umowa to umowa, honor to honor. On ich uczył takiego życia. Dużo im mówił o Polsce, o Panu Bogu. On ich formował. On ich formował. Mówił dlatego, że jego dziadek był kawalerzystą, walczył z bolszewikami w 1920 rokiem. W nim były te tendencje patriotyczne takie bardzo, bardzo mocne. Miał zresztą mundur dziadka, miał szablę, miał tam inne rzeczy. On ich nie tylko uczył sportu, on ich naprawdę formował. Ale ci chłopcy też formowali jego, bo oni w niego uwierzyli i on postanowił, że on tak łatwo się nie podda. Zaczął w tej stodole ćwiczyć coraz mocniej na sztandze leżąc, taki spot dla niepełnosprawnych, wyciskanie sztangi leżąc. Bardzo szybko został mistrzem Polski, potem kilkukrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata, mistrzem na paraolimpiadzie w Barcelonie. Objechał cały świat. W jego domu można zobaczyć zdjęcia od Australii, Nowej Zelandii, poprzez RPA, Stany Zjednoczone, po festiwal filmowy w Cannes, gdzie siłował się na rękę z Arnoldem Schwarzeneggerem i Sylwestrem Stallone. Obu pokonał i ma z nimi zdjęcie. Zaprosili go jako mistrza świata, żeby się z nimi siłował na rękę. No i siłował się i pokonał obydwu. No, jakby nie było mistrz świata. Mistrz świata, tak. Zresztą widać, no, taki napakowany, ale to nie jest sztucznie napakowany, tam jest zero sterydów, to jest absolutnie wszystko wyćwiczone. Więc człowiek, który osiągnął wspaniałe sukcesy, on mi dziś mówi, kiedy rozmawiamy o tych wszystkich sytuacjach, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, on zawsze marzył, żeby mieć konie, ale gdy wyjechał do Gdańska, to o tym marzeniu zapomniał. Wrócił na Podlasie, marzenie wróciło. W uznaniu jego zasług sportowych Starnina w Janowie Podlaskim, najsłynniejsza w Polsce, ufundowała mu parę koni arabskich i bryczkę, a biznesmen z Poznania ufundował mu kolejną parę koni i sanie. Dzisiaj ma dwie pary sań, dwie pary bryczek, 8 czy 9 koni i obwozi z synami turystów po całym Podlasiu, pięknie im opowiada o różnych miejscach tego Podlasia nad Bugiem, bo jest wspaniałym gawędziarzem, zna każdy kamień. I on mi dzisiaj mówi: spełniły się wszystkie moje marzenia, więcej niż mogłem oczekiwać. Mam 4 wspaniałych dzieci, mam żonę taką, że nie mógłbym mieć lepszej. Mieszkam na Podlasiu, które kocham nad życie, bo to jest moje miejsce. Zawsze marzyłem, żeby uprawiać taką pracę, jaką uprawiam. Obwozić turystów po Podlasiu, jeździć ze swoimi końmi i to robię. Nic, nie mógłbym mieć lepszego życia. I gdybym, mówi mi tak, gdybym ja wtedy dogonił ten pociąg, to ja bym wsiadł. I wsiadłem do innego życia. Nie wiem, jakie by było, ale na pewno nie mogłoby być lepsze. Gdybym przyjechał sekundę później, to ja bym tego pociągu już nie gonił, bo bym wiedział, że go nie dogonię i też miałbym inne życie. Ale ja się na tym dworcu znalazłem dokładnie w tym miejscu i o tym czasie, gdzie miałem szansę ten pociąg dogonić, gdzie go dogoniłem, ale do niego nie wsiadłem. W efekcie przeżyłem największą tragedię swojego życia, tak wielką, że chciałem już tylko umrzeć. I po latach się okazało, że ta największa tragedia mojego życia jest moim największym błogosławieństwem. Ale musiały minąć lata, żebym ja to zrozumiał, bo na początku tego nie zrozumiałem. Ja wtedy zrozumiałem, że tragedia nie musi być karą, ona jest wyzwaniem. Że jak człowiek nawet gdzieś tam się zapadnie, upadnie, to może powstać, musi powstać. Ja wtedy myślałem o tym tak. Tadeusz Marian Gryglas miał wybór, jaki dziś ma każdy z nas. Przecież on jak wrócił z tego szpitala i nawet nie popełnił samobójstwa, ale przecież mógł się położyć w łóżku, do końca życia patrzeć w sufit, do końca życia patrzeć w sufit.
i rozmyślać, że go wszystko już ominęło. Nigdy nie będzie sportowcem, nigdy nie będzie chodził. Wszystko się skończyło. Mógł o tym myśleć w tych kategoriach, ale on zrobił coś innego. Bez tej nogi wstał z protezą i poszedł przez to życie i wygrał wszystko, co było do wygrania. Ja myślę o tym, kiedykolwiek dopada mnie jakieś poczucie beznadziei, że ta walka nie ma sensu, że tamci ludzie mają media, mają władzę, mają pieniądze, mają agentów, a my tutaj po naszej stronie jesteśmy często ślepi, głusi, bezradni, nieporadni, skłóceni, że nie mamy żadnych szans. Myślę sobie wtedy o Marianie Tadeuszu Gryglasie i myślę o tym, że on dokonał rzeczy dla wielu niemożliwej, ale uwierzył w to, że jeżeli masz marzenie, to nie daj sobie wmówić, że się nie da. Tak mówią ci, którzy w to nie wierzą. Jeżeli masz marzenie, spełnij je. Ja w to uwierzyłem i dlatego robię co w mojej mocy, żeby moje dzieci mogły żyć w Polsce, jak to mówił Lech Kaczyński, Polsce naszych marzeń. Tak? Czyli żeby to była naprawdę Polska. Tacy ludzie jak Tadeusz Marian Gryglas to dają mi wiary, że jest to możliwe. Ja tę nadzieję mam. Dziękuję ci bardzo za wspaniałą rozmowę i życzę, żeby marzenie dotyczące sprawiedliwej, wolnej Polski wszystkim nam się spełniło. Bardzo dziękuję. Również tobie życzę i nam wszystkim. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.